Witam serdecznie na moim kanale. Przed Wami przedstawienie mojej wersji buildu czarodzieja pod ozdoby ozdoby ognistego ptaka i atak główny, czyli dezintegrację. Rozpocznijmy rozgrywkę, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda, czym ten build się je, jak go zrobić. Na kanale macie dostępny 11 odcinków, które pozwoliły mi zbudować tą postać. Nie jest ona w pełni dopracowana, można by teraz popracować nad jej obrażeniami. Na chwilę obecną prezentuje się to w ten sposób: 848 tysięcy obrażeń, 30 tysięcy wytrzymałości, ale clue jest w tym, jak odpalą się wszystkie aury i wtedy zobaczycie, jakie tutaj się pojawią liczby. Zacznijmy od naszej koleżanki zaklinaczki. Wiadomo, to jest standardowo pod emanację robiona, każda wygląda tak samo. Jeżeli oglądałeś już jakikolwiek, czy oglądałaś jakikolwiek build na tym kanale, to są dokładnie te same przedmioty. Jedyne, co się różni, to założyłem tutaj spaczonego spopielacza, taka broń mi się bardziej spodobała dla niej. Impuls Vadima to jest fokus, nic tutaj ciekawego nie ma. A jeżeli chodzi o główne przedmioty, to ta korona rozbita, złota skóra, zestawy 2, podróż mędrca i przeznaczenie Kaina, to zwiększa drop kluczy i podwaja drop oddechów śmierci. Dlatego potrzebujemy pierwszej krytki wspaniałości do tych dwóch zestawów. A poza tym mamy paskę chciwości, karwasze Nemezis i alternatywę anioła. Zestaw umiejętności, znów ten sam: zauroczenie, prorocza harmonia, osłona mocy i koncentracja. Postaci hardkorowe wybierają kaprys losu zamiast koncentracji. Ja wybrałem tak, jak wybrałem, ponieważ nie gram na hardkorze. Jeżeli chodzi o naszą postać, no to tak jak było powiedziane, mamy te ozdoby ognistego ptaka i to jest pióropusz, czyli hełm, zbroja, spodnie, rękawice i kula, czy źródło inaczej mówiąc. To tworzy zestaw. Dodatkowo w kostce Kanaiego mamy wiecznik królewskich wspaniałości, czyli zwiększa nam to, zmniejsza nam to wymagania co do zestawu, żeby dać bonusy, czyli mamy przy 5 elementach bonus za 6 elementów, a dodatkowo mogliśmy zmieścić jeszcze dwa zestawy, jeden do kalosze karmazynowego, jeden do błyskotki karmazynowego kapitana, kalosze i pas. Tutaj zaraz omówimy w detalach, co to one dają. Poszukiwanie Augilda i potęga Augilda, czyli zestaw autorytet Augilda, a w zasadzie jego część. I jeszcze jeden zestaw: powściągliwość i skupienie, czyli bastion woli. Tutaj nie ma znaczenia, czy macie pieśń, czy nie, bo to są tylko to jest tylko dwuelementowy zestaw. No i tak, nasz zestaw ptaka daje nam zwiększone obrażenia pod dezintegrację, aury, które zmniejszają czas odnowienia teleportacji. 50 razy się to może skumulować i w takim wypadku będzie po prostu cały czas można używać teleportacji i zmniejszenie obrażeń. Karmazynowy kapitan regeneruje życie, skraca czas odnowienia umiejętności i zmniejsza koszt zasobów. Potęga Augilda zmniejsza obrażenia, zwiększa zadawane, obniża obrażenia zadawane przez przeciwników elitarnych i zwiększa obrażenia przeciwko tym przeciwnikom. Czyli po prostu na wszystkich przeciwników mamy zwiększone obrażenia i zmniejszone otrzymywane od nich. To się balansuje też, ten bastion woli też zwiększa obrażenia, tak? Zadajesz zwiększone obrażenia, dokładnie. Naszym X-Quid zadajesz zwiększone obrażenia, ale tutaj też przeciwnicy zadają nam większe. Czyli trzeba mieć coś, co balansuje to, na przykład właśnie zestaw Augilda. No a jeżeli chodzi o broń, ja wybrałem różdżkę Wucha. Nie mogłem znaleźć żadne skarby życzenia śmierci, jednoręcznego miecza, który zwiększałby mi obrażenia dezintegracji, ale znalazłem to, sprawdza się bardzo dobrze. Popatrzcie, tutaj są zwiększona eksplozja energii i 3 dodatkowe eksplozje. Te 3 dodatkowe eksplozje z bazowymi 3 dają 6 eksplozji. Za każdym z tych eksplozji udaje nam się włączyć aurę tą z kuli, którą mam w kostce Kanaiego, o której zaraz powiem bliżej. Czyli tak wygląda nasz zestaw.
Przedmioty są porobione tak, żeby jak najwięcej wytrzymałości zwiększały. Im więcej wytrzymałości podstawowej, tym bardzo duży przyrost procentowy wytrzymałości z aurami. Także polecam mieć tutaj chociaż z 50, to wtedy będziecie praktycznie nieśmiertelni do setnego poziomu głębokiej szczeliny. A dowiecie się o tym za chwilę, jak to się sprawdza w rozgrywce. Kostka Kanojego to jest must have, jeżeli chodzi o przeżywalność. Dopóki tego nie znalazłem, nie mogłem robić szczeliny poziomu 16. Kula nieskończonej głębokości. Za każdym razem, gdy trafisz przeciwnika eksplozją energii, zadawane przez ciebie obrażenia zostają o 10%, a twoja redukcja obrażeń zostaje zwiększona o 20% na 6 sekund. Efekt ten kumuluje się 4 razy. Zauważcie, że eksplozja nam się uruchamia 6 razy, czyli za jednym odpaleniem skilla eksplozji macie już pełny bonus z tej nieskończonej głębokości kuli. Czyli 40% więcej obrażeń i 80% redukcja obrażeń. No i właśnie to sprawia, że jesteście praktycznie nieśmiertelni. Opończa pozyskiwania przy dezintegracji dodaje obrażenia zwiększone o 25% i otrzymujesz o 25% mniejsze obrażenia. Kolejne zmniejszenie obrażeń. Dobre na tego spirta, który zwiększa. No i to wiadomo, pierwszy królewskich wspaniałości. Mistrzostwa. Pozostawiam wam tu dowolność. Ja dodałem szybkość ruchu, maksimum mocy tajemnej, a resztę dodaję w inteligencję. Warto przerzucić część witalność, bo wtedy zwiększy wam się jeszcze bardziej przeżywalność, czyli można tutaj balans zrobić. Ale to najwyższe poziomy. Ja bym dobił tu do setki, a potem już resztę rozdział witalność do setki i potem na przemian. Jeżeli chodzi o atak, to wiadomo, redukcja odnowienia, potem koszt dezintegracji przy ciągłym używaniu, to szybko zlatuje nam to. Szansa na trafienie krytyczne, potem szansa do zwiększone obrażenia krytyczne i szybkość ataku. Obrona, no to życie, pancerz, odporność i regeneracja. Taka kolejność. A tutaj redukcja kosztów zasobu, punkty życia przy trafieniu i zasięg czy obrażenia obszarowe, to już do was zostawię. Nie bazujecie ataku obrażeń na eksplozji, bazujecie na dezintegracji, która jest punktowa. Kostkę Kanojego mówiono mamy, zostały nam tylko umiejętności. Ja wybrałem tak, widmowe ostrze z runą, płomienne ostrza. To jest atak, którym regenerujemy moc tajemną, jak nam jej zbraknie, ale staramy się tego nie dopuścić. Dezintegracja z węzłem chaosu to po prostu nas ładuje, ale też zadaje nieziemskie obrażenia. Zobaczycie to przy strażniku szczeliny. I wiadomo, to must have. Eksplozja energii z aurą, reakcja łańcuchowa. Kilka potężnych eksplozji plus jeszcze trzy z tej broni. To jest naprawdę coś, co nam było potrzeba, żeby być praktycznie nieśmiertelnym na takich niskich poziomach jak poziom 80-100. Dzięki temu możemy próbować robić jeszcze wyższe poziomy. Teleportacja, tunel czasoprzestrzenny, sama mówi za siebie, co to jest. Tunel czasoprzestrzenny daje jedną więcej teleportację. Lustrzane odbicia tworzy nasze duplikaty, które atakują. Zaklęcia rzucane przez twoje lustrzane odbicia będą zadawać niewielkie obrażenia, ale one są wystarczające, żeby odczuć. I zaklęta broń, czyli nasycamy naszą broń magiczną energią, zwiększamy skuteczność, dodatkowo zyskujemy osłonę atakując. No i mamy teraz jeszcze takie sobie tutaj elementy, czyli pasywki, zuchwałość, dominacja, wzmocnienie pancerza, ewokacja. Ewokacja must have, zwiększa nam skracanie czasu odnowienia. Skracanie czasu odnowienia mam na poziomie 55,5. To jest bardzo duże i bardzo wystarczające. Jeśli chodzi jeszcze o kamienie, o których nie powiedziałem, jeszcze wezmę jeden, bo zapomniałem wziąć z skrzynki. Chcę i będę nosił tutaj w powściągliwości zmory uwięzionych, w skupieniu zmorę potężnych, a na szyjniku będzie miejsce na tego, który trzeba jeszcze zrobić. No i to jest tak, zyskuję premię do obrażeń, zyskuję premię do przeciwko potworom elitarnym i zyskuję obrażenia do celów pod wpływem. Pamiętajcie, nigdy nie jeździcie pod wpływem. No i co? Postać omówiona, skille omówione, zaklinaczka omówiona. Przejdźmy do tego, jak ta postać działa. Udręka 16, poziom szyjny 75. Odpalamy wybuch, ładujemy naszą eksplozję. No i teraz zobaczcie, co się stało.
miliard wytrzymałości. To jest postać na moim koncie, która ma największą wytrzymałość. Ta wytrzymałość pozwala jej przetrwać wybuchy, te eksplozje. To jest po prostu nic dla niej, to nic to jej nie robi. Miliard wytrzymałości, milion ataków. Każde zwiększenie wytrzymałości, punktów życia i tym podobnych zwiększy wam nieziemsko jeszcze te dodatkowe. Dodam tylko tyle, jak zwiększyłem, zmieniłem broń, bo mi się minął i spadło mi witalność, bo nowa broń nie miała bonusu do witalności, miała potężny bonus do obrażeń. 900 witalności dało 250, przepraszam, 100, 160 milionów wytrzymałości. Czyli praktycznie 1 do 100 tysięcy. Taki można powiedzieć przelicznik jest. Zwiększycie sobie o 1500, zwiększycie sobie o jakieś 300 milionów, o 150, 250 milionów kolejne wytrzymałość. Także naprawdę warto jest podbijać tą wytrzymałość na tej postaci, bo osiąga się nieziemskie liczby, czyli jak znajdziecie perfekcyjne itemki, pierwotne, starożytne, jakby trafić pierwotną, starożytną tą laskę na maksa z bonusami do wytrzymałości i jeszcze procentowo punkty życia, to no naprawdę jest on ją bardzo ciężko pokonać. Odporności tej postaci wyglądają w ten sposób. To są najmniejsze odporności, jakie mam na wszystkich postaciach, którymi ukończyłem. Zazwyczaj starałem się mieć blisko 2000, na pewno ponad 1600. Tutaj wystarczy 1200, bo tak naprawdę wszystko załatwia ta kulka. I ta absorpcja, która jest nieziemska na tej postaci. Absorpcja obrażeń jest po prostu nieziemska na tej postaci. Ukończmy więc szybko tą szczelinkę. Jak ktoś jest zniecierpliwiony, może sobie przewinąć. Tak jak mówię, tutaj musiałbym jeszcze popracować nad obrażeniami. Ta broń, którą noszę, nie jest maskę. Ja wam polecam znalezienie tego miecza, który się nazywa Życzenie Śmierci. Bo na pewno ten mieczyk zwiększy wam jeszcze bardziej obrażenia. Czyli jeżeli czujecie swobodę, nie potrzebujecie tych dodatkowych trzech wyładowań wybuchu i nie bazujecie swoimi obrażeniami na wybuchu, czego i tak nie robicie, na tej eksplozji energii, to wtedy zamieniacie sobie tą różdżkę na miecz jednoręczny Życzenie Śmierci. Ale z tym zestawieniem też można już sobie coś podziałać. Dużo dobrego, jak widzicie. Jest to żaden problem wymiatać i wszystko co się rusza pada od strzała. A na pewno nie jesteśmy to my. Głęboka szczelinka w pulsie, ku zachodowi. Pozostało dobić jeszcze ze dwie grupki elitarne. I będziemy mieli z głowy, jedna jest z nich już tutaj. 98, 99, 100%. Teraz zobaczcie, co się dzieje ze strażnikiem szczeliny. Nawet nie jesteście w stanie go zobaczyć. Jakby można było mu od razu zadać obrażenia od jego pojawienia się, to on by się nawet nie pojawił. Nie wczytałaby się mu tekstura, nie zdążyłaby po prostu mu się wczytać tekstura. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli ten build wam się podoba, komentujcie, lajkujcie. Zapraszam do obejrzenia innych buildów. Ja uważam, że ten build jest najwytrwalszy. Może nie zadaje takich dużych obrażeń jak mnich, ale na pewno jest warty uwagi. Polecam go sobie zrobić. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moim kanałem, z innymi projektami, które na tym kanale się odbywają i będą się odbywać w przyszłości, zachęcam do subskrypcji. A ja się z wami żegnam. Pozdrawiam i do następnego razu.